gościnią w tym miejscu, ponieważ Feminoteka użycza nam tej wozie. Mogę współpracować z tak zacnymi paniami jak Elżbieta Smoleńska, Janica Wedlarska. Brawo! Chciałam powiedzieć słowo o tym, jak w ogóle kalendarz powstał. Takie piękne batiki, co robi Sylwia Pan, która o medytację na Wirensu robi. Marii Bosztynowicz pokazała nam to, co będzie w następnym jeszcze kalendarzu, z czego się bardzo cieszymy. Więc też chciałam powiedzieć o tym, że następny będzie też bardzo piękny. Mamy tutaj autorkę wspaniałego klęcznika, Iwonę Demko. Mamy Izę Cisek, też w kalendarzu jest, teksty są. I mamy Katarzynę Małyszko i tu muszę się kajać. Zabieg 150. I 143 i 135. I te tkaniny postaram się w poniedziałek tutaj zawiesić. Ładę Drozdę. Się spotykamy. Ładę Drozdę. Październik. I mamy Bożenę Kiergę, która pisze fantastyczne wiersze. I mam nadzieję, że już tu myśleliście, że gwiazdą dzisiejszego wieczoru jest kalendarz Spirala, już w trzeciej swojej edycji, a mnie tak nieskromnie, że gwiazdą, dlatego że on świeci blaskiem wszystkich autorek. Wydamy kalendarz. Oczywiście taką dziurę nicości finansowej dało się łatwo załatwić, jakimś kredytem uzupełnić. Natomiast to, co jest wartością tak naprawdę tego kalendarza, to jest to, co nam autorki ofiarowały w siostrzanej wymianie, bo to, co jest cechą naszego kalendarza, to to, że my same nie czerpiemy zysków z jego wydawania i sprzedaży, gdyż autorki dają, dzielą się tym, co same tworzą, prawda, odsłaniają się, dzielą. To połączenie boginiczności i feminizmu wydaje mi się szczególnie ważne dla dzisiejszego świata. Jest bardziej okładce naszego kalendarza jako taki symbol tak odwiecznej, kosmicznej, twórczej energii bogini matki. I Sylwia, powiedz, o co chodzi z tym. Może zacznę od tego, że bardzo cieszy na ostatnim stronie tego kalendarza właśnie dlatego, że jest symbolem powrotu do domu. Dla mnie jest symbolem mandalą, jantrą, wiele wielkich bogini matki na różnych aspektach. I dlatego tutaj też dzisiaj się znalazł, tego powrotu do domu i połączenia na poziomie umysłu, serca i ciała jak najbardziej. Natomiast przede wszystkim jest to drugi, oprócz Iwony, tutaj instalacji, obiekt interaktywny, czyli krótko mówiąc chciałam powiedzieć, że można macać, bo jest to narzędzie przede wszystkim.